Poranne pytanie Radio Olsztyn, Krzysztof Kaszubski, witam Państwa. Dzisiaj naszymi gośćmi są Piotr Jusiecki, Korwin Brown Leroy Narodowcy, Konfederacja, Witam serdecznie. Dzień dobry. I Andrzej Maciejewski, Kukiz 15, poseł. Witam serdecznie. serdecznie. Witam wszystkich, RG słuchaczy. Zacznijmy od ustawy 447. Obydwu stronom, które siedzą w naszym studiu, nie podoba się ta ustawa am am amerykańska. Ambasador Stanów Zjednoczonych twierdzi jednak, że to nie jest ustawa skierowana przeciwko komuś, że nie pociąga za sobą żadnych prawnych czy finansowych zobowiązań dla kogokolwiek. Y chodzi tutaj o restytucję mienia pożydowskiego w y kilkudziesięciu krajach świata, bo powiedzmy sobie, że ta ustawa amerykańska nie dotyczy wyłącznie Polski. Piotr Rysiecki, korwin Brown, Leroy, Narodowcy, Konfederacja. Czemu to jest ustawa, która może być szkodliwa dla Polski? Szanowni Państwo, już jesienią 2017 roku poseł Robert Winicki, który obecnie jest jedynką naszą w okręgu trzecim, wystosował interpelację do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no, i otrzymał dosyć właśnie enigmatyczną odpowiedź mówiącą o tym, że jest to prawo amerykańskie. No, ale to prawo amerykańskie mówi o bezdziedzicznym majątku w Europie Środkowej. I cały ten mechanizm, cały ten mechanizm niejako wyrywania tych, tych roszczeń, no, on łamie prawo rzymskie, zasady prawa rzymskiego, które mówią, że jeśli ktoś odchodzi bez spadkobierców, to jego majątek przechodzi na rzecz państwa, w którym był obywatelem. I teraz jest to groźne, dlatego, że nie do, końca, nie do końca wiadomo o jakie majątki chodzi, nie do końca wiadomo kto właściwie miałby je przejąć, i nie do końca wiadomo jaka będzie względem tych roszczeń postawa polskiego rządu z 15, pan poseł Andrzej Czy to jest ustawa, która niesie jakieś zagrożenie dla polskiej racji stanu? Wszystkim to jest ustawa, która powinna niepokoić wszystkich Polaków, niezależnie od tego, jakie mają poglądy. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, KUKI z 15 przygotował tak taką antyustawę wobec 447, którą nasz kolega poseł Tomasz Rzymkowski zaprezentował w Waszyngtonie. E, zrobiliśmy z tego e, taką informację i złożyliśmy formalnie u marszałka Sejmu. I to dzisiaj już na nadanym na, na, na drukiem, e, wszystkimi formalnościami czeka e, na procedowanie. Więc gdyby pokazujemy, że w państwie polskim nie ma zgody na łamanie konstytucji i podstawowych praw, które są standardem światowym, no bo ja mam wrażenie, że chyba koledzy amerykańscy zrobili tę ustawę wobec spadkobierców mienia po Indianach i plemionach. Na których y, tutaj ich terenie było cała masa, i, i, i są spadkobiercy też tegoż, tychże plemion. Tutaj zaczynamy, może, y, to do tego podchodzić z przymrużeniem oka, ale jednym słowem, mówimy o, pamiętajmy o tym, y, w okresie międzywojnia to byli Polacy y, narodowości żydowskiej. Obywatele to, polscy. To byli obywatele polscy, nie obywatele amerykanie z tym. To, to skąd deklaracja e, e, i teraz I teraz idziemy dalej. E, nikt ich nie wyklucza z, z spraw spadkowych i nikt nie kwestionuje prawa do spraw spadkowych, jeżeli są oczywiście spadkobiercy. Na całym świecie, jeżeli nie ma spadkobierców, majątek przychodzi na rzecz Skarbu Państwa. Koniec, kropka. Tak działa zasada i to nie my z Polski. To jest Tak jest na całym świecie. I teraz, jeżeli ktoś zaczyna pisać nowe prawo e, rzymskie i nowe zasady ustalać, no to już się temu będziemy sprzeciwiać. Ale I na to stosując nie ma zasady prawa spadkowego doprowadzono do sytuacji w Warszawie, gdzie mienie pożydowskie było przejmowane, dawne kamienice w sposób mocno nielegalny, stosując zasadę prawa żydowskiego. Prawa, nie, prawa, prawa no tak, a spadku miał 140 lat. No i do, właśnie dlatego była afera, afera tak zwana, e, którą jaki się zajmuje, tak, i komisja jakiego, dlatego są sprawy, są odszkodowania, są zwroty. No nie da się naciągać i wmawiać, że w, w Polsce żyją osoby, co mają 140-130 lat. No, bądźmy poważni, tak. Mówimy o rzeczach, które na dziś są po prostu przestępstwem mafijnym, masowym. Ktoś y, próbował y, na skróty zrobić y, tutaj biznes y, kosztem naszym, kosztem naszych obywateli. I... A czy ta ustawa nie jest próbą zrobienia m, tego biznesu po raz kolejny na Polakach? Niewątpliwie, niewątpliwie. No kryterium plemienne decyduje o tym, kto to miałby dziedziczyć, to znaczy jeśli w Polsce w czasie wojny zginęli jacyś Żydzi, to jacyś inni Żydzi uważają, że tylko z tego tytułu, że są, że są również Żydami, powinni odziedziczyć, odziedziczyć ich majątek. To Ale w historii świata zasady. nie pamiętamy takiego zbrodniczego działania na jednej narodowości. To Czyli prawda. też pewna forma jakby za zadośćuczynienia całemu narodowi ale też się jeśli w Chicago, Ale jeśli w Chicago umrze bez, bez potomnie i bez spadkobiercy e, polski przedsiębiorca, to ja też będąc polskim przedsiębiorcą nie mogę sobie rościć e, prawa do jego nieruchomości. Więc e, chodzi o to, żeby mimo tego wielkiego dramatu Holokaustu, no, nie łamać, nie łamać praw które obowiązują w Europie w zachodnim świecie A jak od 2000 lat. Mamy się przed tym bronić, skoro od razu za tym, że możemy mieć wątpliwości co do ustawy 447, pojawiają się wątpliwości co do Fordu Trumpa. Fordu no, Trump od razu. Nie, nie, mniej, mniej, mniej na dzisiaj jako polskiego posła interesuje stanowisko rządu i odpowiedź na proste pytanie. Czy trwają jakiekolwiek rozmowy w tym temacie e, i Pseudo negocjacje, o których nikt, nikt, nikt nic nie wie i to jest sprytnie utajnione, to, mi, to, to mnie na dzisiaj interesuje. Na ten temat rząd milczy, chociaż e, ostatnio pan premier zapowiedział, że nie będzie żadnego zwrotu, nie będzie żadnych e, historii z tym związanych, ale ja chciałbym oficjalne stanowisko, e, to jak gdyby jest jedna rzecz i wracając jak gdyby do drugiej sprawy, ja boję się, że tutaj na, ktoś na gruncie europejskim, ktoś próbuje budować drugą Palestynę awanturę palestyńską. Przecież pamiętajmy o tym, jak, jak to dzisiaj wygląda na gruncie relacji Izrael-Palestyna. No, niestety to jest właśnie to, to że ktoś mówił, że to, ta ziemia była zawsze moja i to będzie moja ziemia i z tego jest granda. Tu, tu jest bardzo niebezpieczna historia i nie, nie, nie można pozwolić na to, aby w świat bardzo pokładany i historycznie prawidłowy ktoś zaczął pisać nową historię i nową rzeczywistość nam wklejać. Nie chciałbym, żeby Polacy, naród 40 milionowy, uzależniali swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo względem sąsiadów od deklaracji sojusznika z Oceanu. Mamy złe doświadczenie z ostatniego stulecia, że takie deklaracje niewiele znaczą. Więc oczywiście jeśli rząd uważa, że Ford Trump jest częścią wspomagającą nasze bezpieczeństwo, no to być może tak jest, ale ponad wszelką wątpliwość Rzeczpospolita powinna przede wszystkim oglądać się na siebie i budować swoją armię. Kampania wyborcza do Europarlamentu w pewnym momencie z jakiejś dyskusji merytorycznej czy paramerytorycznej nagle zmieniła się w dyskusji o filmie dokumentalnym braci Sekielskich. Co sądzicie panowie o tym, że ten film wywarł tak duże znaczenie na tej kampanii do Europarlamentu. No już jest bliżej końca tej kampanii. No ale co, co to ma wspólnego właśnie z Unią Europejską? Andrzej Maciejewski, Kukiz, Co 15. to ma wspólnego z Unią Europejską? To jest taki temat zastępczy. Ja, ja, ja w sejmowym oświadczeniu poselskim i to powiedziałem z mównicy, jest to na mojej stronie poselskiej. Powiedziałem wyraźnie, że pedofilia jest przestępstwem, które powinno, i od tego jest kodeks karny, organa, prokurator, bez bezwzględnie na stan, majątek, wykształcenie te osoby powinny być ścigane. Ścigane od księdza, po pana żołnierza, po pana dziennikarza, redaktora, robotnika, nieważne, rolnika. Poznanego reżysera. Każdego, każdego, nie ma, nie ma zero tolerancji. Zero tolerancji. Ja wręcz powiedziałem, jestem za tym, żeby wreszcie była chemiczna kastracja. Coś, o czym dawno już wszyscy mówią, nikt nie robi. Problem mamy z tego, że na gruncie polskim e, niestety prawo jest bardzo wybiórcze i jest nierealizowane. Jest wybiórcze wobec pewnych osób e, albo stanu duchownego, albo stanu artystycznego. A ja jestem zdania tego, że w prawie wszyscy jesteśmy równi i przestępstwo, niezależnie od wszystkiego, kodeks karny jest ślepy i głuchy na żadne e, emocje i podgaduszki, pod, pod że to jest ksiądz, a to jest artysta. Mi to nie obchodzi. Takie osoby trafiają po prostu e, do więzienia, ponoszą konsekwencje, ponoszą karę, jest rejestr. Tylko przypomnę, że kiedy powstał rejestr pedofili, e, to niestety to panowie z PO i PSL-u byli tymi, którzy ten rejestr utajniali, zlikwidowali, uważając, że to jest piętnowanie. Tak. E, a jednocześnie dzisiaj jest krzykilarum, że nie walczy się z pedofilu. Jeszcze raz powtarzam, z tym się nie, 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 nie bawi. Z tym się walczy jak regularną wojną, bo inaczej po prostu będziemy mieli e, poważny problem e, i skrzywdzimy osoby, które nie są w stanie się bronić. Mówimy tu o dzieciach 7-10-letnich. Piotr Lisiecki, Konfederacja. Z, drugi, z drugiej strony, e, e, rząd e, w typowy dla siebie sposób. Ruszył do działania, to znaczy zapowiedział, no i właściwie przepchnął przez Sejm zaostrzenie kodeksu. To typowe takie działanie medialne, że no, coś jest jakiś problem, bo ten problem akurat istnieje w rzeczywistości. No i, no i rząd, prawda, heroicznie pisze na kolanie nowe prawo, i, i, i to ma zapobiec. Czy rozwiązać ten problem? Kłopot jest w tym, że ta, że ta nowelizacja kodeksu karnego jest niekompletna względem reszty, reszty przepisów kodeksu karnego. No, na, przykład, no, na przykład pedofilia jest karana w tej chwili, czy będzie, czy może być karana ostrzej niż, niż morderstwo, co jest o tyle absurdalnym, że, że, że mogłoby nawet sugerować potencjalnemu sprawcy pedofili, że lepiej jest ofiarę zamordować, bo wyrok jest mniejszy. Więc y, z jednej strony istniejący problem, z drugiej y, absurdalne, przerysowane działania y, rządu. Ja przypomnę, że wyroki, które padają do tej pory za przestępstwo pedofili, zgodnie z obowiązującym kodeksem, są wyjątkowo, wyjątkowo łagodne. Są przypadki, między innymi tak zwanej mafii z dworca centralnego, mafii pedofilskiej, gdzie zapadały wyroki od pół roku do półtora roku, więc zu zupełnie jakby nieadekwatne. Jeszcze my, pan poseł Andrzej Maciejewski, ostatnie zdanie, bo już musimy kończyć. Krótko, no, temat zastępczy, y, który powinien być zatwiany na gruncie y, tu i teraz y, polskiego prawa, a z to wynika? Z tego, że na gruncie y, polskiej polityki, kom, y, koalicji europejskiej, jak i prawa i sprawiedliwości nie ma wypracowanej y, ani nie było na gruncie sejmowym dyskusji o koncepcji Polski w Unii Europejskiej. jakich chcemy. Unii Europejskiej, jak i systemy Polski. I to jest właśnie sedno problemu. I Temat zastępczy, kończyć. który świetnie zapchał dziurę niekompetencji politycznej. Dziękuję bardzo. To były poranne pytania radiowe. Naszymi gośćmi byli Piotr Lisiecki, Korwin, Brown, Leroy, Narodowcy, Konfederacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Andrzej Maciejewski, Kukiz15, poseł z Warmii Mazur. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę miłego, miłego dnia.